Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Górskie Tragedie. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam wam w opisie. 18 kwietnia 1960 roku o godzinie 17.45. Eugeniusz Strzęboński, który pełnił tego dnia dyżur nad morskim okiem, usłyszał wołanie o pomoc. Przy pomocy lornetki ujrzał na wschodniej ścianie mnicha jedną postać, która wisiała na linię i nie ruszała się, oraz drugą, stojącą na półce skalnej. Na wołanie odpowiedziała syrena schroniska. 45 minut później z morskiego oka wyruszyło kilkunastu taterników, w tym wspomniany już Eugeniusz Strzęboński oraz Ryszard Berbeka. Z kolei o godzinie 19 z zakopanego wyjechała kolejna grupa ratowników pod kierownictwem Krzysztofa Berbeki. Co takiego się wydarzyło i czy udało się uratować obu mężczyzn? O tym już za chwilę. Pierwszą próbę zdobycia mnicha podjął w 1845 roku Zygmunt Bochusz Stęczyński. Oficjalnie szczyt po raz pierwszy został zdobyty albo w 1879 albo w 1880 roku przez Jana Gwalberta Pawlikowskiego wraz z przewodnikiem Maciejem Sieczką. Synową Pawlikowskiego była znana poetka Maria pawlikowska Jasnorzewska, córka Wojciecha Kossaka. Ten czas można uznać za początek polskiego taternictwa. Mnich swoim kształtem przypomina klęczącego zakonnika. Wejście na szczyt nie jest łatwe, przede wszystkim dlatego, że wymaga większych umiejętności niż popularne tatrzańskie szlaki. Natomiast zejście jest już bezpieczne i trwa kilkanaście minut. Należy wspomnieć również o płytowej budowie szczytu i przewadze litego granitu. 18 kwietnia 1960 roku Włacław Karpiński i Jan Łącki wyruszyli na szczyt najłatwiejszą drogą. I planowali zjechać na linach ścianą na drodze zwanej wariantem R. Przecina ona urwiska wschodniej ściany mnicha. Taternicy chcieli sprawdzić panujące warunki, a także zostawić sprzęt w połowie ściany. Na kolejny dzień zaplanowali dokonanie pierwszego zimowego przejścia tą drogą. Łącki bez problemu dotarł na system poziomych półek. Karpiński nie miał tyle szczęścia. Poślizgnął się na skalnym okapie, wypuścił linę z ręki i spadł. Zabezpieczeniem przed takim wypadkiem była pętla samozaciskowa, zwana pętlą prusika, zamocowana do liny zjazdowej. Taternik trzymał węzeł pętli, przez co nie mogło nastąpić zaciśnięcie. Po 60 metrach otworzył dłoń i wtedy zabezpieczenie zadziałało, wywołując gwałtowne wyhamowanie lotu, co skutkowało dużym uciskiem. Wacław wisiał 10 metrów nad Janem, który czekał na kolegę na półce skalnej. Nie mógł mu pomóc. Wacław próbował się ruszyć i wtedy owinął sobie linę wokół szyi i ramion. Zdążył jeszcze jęknąć: Janek ratuj! i zamilkł. Drugi taternik zaczął wzywać pomocy. To właśnie jego wołanie usłyszał Eugeniusz Szczeboński. To on, po zawiadomieniu GOPR w Zakopanem, zebrał taterników przebywających w schronisku Morskie Oko i wspólnie wyruszyli na pomoc. Zabrali ze sobą żywność, ciepłą odzież, środki opatrunkowe oraz zestaw alpejski. Ocenili, że najszybciej akcję można będzie przeprowadzić z wierzchołka Mnicha. Tylko błyskawiczna pomoc mogła uratować wiszącego taternika. Dlatego Strzeboński rozpoczął właściwą akcję jeszcze przed przybyciem zasadniczej grupy ratowników. Ta z kolei jechała samochodem z Zakopanego. W akcji po raz pierwszy użyto alpejskiego zestawu ratowniczego. Składa się on z linek stalowych, urządzeń pomocniczych, a także dwóch urządzeń do transportu rannych. Szelek Gramingera oraz wózka zwanego kołyską. Wykorzystując zestaw alpejski można dokonać zjazdu na odległość do 400 metrów. Z pierwszej grupy tylko Strzeboński umiał obchodzić się ze zestawem alpejskim, a ochotnik Gopr, Ryszard Berbeka, miał za sobą jeden krótki zjazd podczas ćwiczeń. Zdecydowano o nocnym zjeździe, z uwagi na to, że była nadzieja, że Taternik jeszcze żyje. Szanse na uratowanie oceniono na jeden do stu, mimo tego podjęto próbę. Była to szczególnie trudna akcja. Postanowiono, że Strzeboński zostanie na górze. Żeby mógł sprawnie pokierować zjazdem, zjeżdżać miał Perbeka. Całą akcję komplikował brak łączności radiowej. Dlatego postanowiono zorganizować łączność głosową. Zacharzewski zajął stanowisko na wierzchołku mniszka, skąd miał wgląd na ścianę. To on w czasie zjazdu przekazywał sygnały od Ryszarda Berbeki do Stanisława Biela, który z kolei stał na balkonie 6 metrów poniżej stanowiska asekuracyjnego. Linkę stalową podawał z Witold Piech. Problemem było znalezienie liny ofiary pomimo czołówki. Po godzinie 22.00 Ryszard Berbeka zaczął zjeżdżać. Jednak gdy dotarł do taternika, okazało się, że on nie żyje. Trafiłam na sprzeczne informacje. Według jednego źródła umocował on ciało na karabinkach na końcu linki od szelek Gramingera, a drugą pętlą przywiązał ofiarę do siebie. To rozwiązanie zostało wybrane ze względu na to, że w tamtych warunkach umieszczenie zwłok w szelkach na plecach byłoby bardzo trudne i niebezpieczne dla ratownika. Z kolei drugie źródło podaje, że Berbeka zabrał zwłoki taternika do szelek. Pewne jest natomiast to, że o godzinie drugiej znalazł się pod ścianą. W międzyczasie dotarła grupa ratowników z Zakopanego. Po godzinie czwartej Krzysztof Berbeka, brat Ryszarda, rozpoczął zjazd po drugiego taternika. Zjechali oni o 5.20. Eugeniusz Strzeboński ocenił wyprawę jako niebezpieczną i trudną. Przede wszystkim była ona prowadzona zimą i w nocy. Do tego pogoda nie sprzyjała, wiał silny wiatr i było duże oblodzenie. Doszły do tego m.in. trudności na stanowisku asekuracyjnym czy brak łączności radiowej, co utrudniało komunikację pomiędzy ratownikami. Była to pierwsza akcja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na tak trudnej i tak eksponowanej ścianie, z użyciem alpejskiego zestawu ratowniczego, w dodatku przeprowadzona w nocy. Warto zauważyć, że GOPR dysponował zestawem alpejskim już od 1957 roku. Zaś pierwsza akcja z użyciem tego zestawu miała miejsce w sierpniu 1958 roku na Cubrynie. Nie doceniono jednak jego zastosowania. Wynikało to m.in. z faktu, że ratownicy nie ufali nowym metodom, a zwłaszcza możliwościom wytrzymałościowym stalowej linki. Działania na ścianie Mnicha rozwiały ich wątpliwości. Okazało się, że akcje ratunkowe mogą odbywać się w pionowych i nawet przewieszonych zerwach. W ekspozycji zupełnej. Najprawdopodobniej akcja na ścianie mnicha była pierwszą na świecie akcją prowadzoną w nocy na tego typu ścianie. Ważną rolę odegrała w tym przypadku długość zjazdu. Dotychczas zestaw alpejski był używany do zjazdów ponad 200-metrowych, ale nie zdarzały się zjazdy wolne w urwiskach pionowych. Były więc one łatwiejsze zarówno z punktu widzenia techniki zjazdu, jak i ze względów psychologicznych. Ratownicy czuli się pewniej, kiedy opierali się nogami o ścianę. To pozwalało też na odpoczynek na półkach. Inaczej wyglądała sytuacja, kiedy ratownik był zawieszony przez dłuższy czas w zupełnej ekspozycji. Trudne było też ładowanie ofiary. Uratowany Jan Łącki został przez sąd koleżeński usunięty z klubu. Argumentowano to lekkomyślnością i brakiem odpowiedzialności. Zebranie sądu koleżeńskiego odbyło się 13 listopada 1960 roku w składzie Franciszek Obstarzyk, Mieczysław Babiński, Ludwik Górski, Jerzy Mitkiewicz i Juliusz Szumski. Krytykowano postawę Łąckiego zarówno w chwili wypadku, jak i w trakcie dochodzenia sądu koleżeńskiego. Sprawa została przekazana zarządowi głównemu Klubu Wysokogórskiego z adnotacją, że powinna zostać przedłożona prokuraturze. Jednak koledzy taternicy nie byli w swoich osądach wobec Łąckiego tak surowi jak władze klubu. Mężczyzna był fizykiem, członkiem Klubu Alpinistycznego Medyków w Warszawie, a od 1970 roku należał również do Grupy Tatrzańskiej Gopr. Był współautorem kilku ważnych dróg w tatrach polskich, w tym na Żabim Szczycie Niżnim na Żabimnichu, na Zamarłej Turni. Jego partnerami wspinaczkowymi byli Andrzej Jankowski, Halina Kruger, Maciej Włodek, Jarosław Uszyński czy Jacek Woszczerowicz. Był zapalonym motocyklistą. Jan Łącki w latach 70. wyemigrował do Libanu. Do Polski wrócił w połowie lat 90., gdzie w 1995 roku popełnił samobójstwo skacząc z wiaduktu w Warszawie. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopols.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie tragedie.